bigger world, anything is possible. And here you are, just starting out on a creative adventure. Infinite worlds ahead, infinite possibility, and one goal, to become a master builder. See how these magicians of the brick use their creative tools, summoning creatures, conjuring houses, flattening mountains, and shaping the land itself. You too can wield that power. Discover and master the creative tools. Collect new bricks, models, and vehicles. Conquer worlds. Make your mark and become a master builder. Able to create completely new worlds of endless possibility. Sami widzicie, bardzo chcieliście, żebym nagrał LEGO Worlds, a ja też chcę powrócić do przeszłości, ponieważ zawsze uwielbiałem się bawić LEGO, zawsze dużo kupowałem tego LEGO, zawsze dużo budowałem tego LEGO, także... No siemanko, szanowanko, z tej strony Tommy Juniorski! And welcome to LEGO Worlds! Press any key, żeby zacząć. Z tego co wiem, to jest taki Minecraftowe LEGO, zobaczcie, tutaj już troszeczkę grałem, ale zaczniemy nowego slota, confirm safe, yes. I będziemy tutaj od nowa grali i będę wam pokazywał co i jak, po co, za co. Start the game, dobra. Muszę wam powiedzieć, że gra jest dosyć ciekawa. Nie chodzi tylko o oprawę wizualną, ale nie wiedziałem, że LEGO jest takie fajne, bo kiedyś, jak jeszcze na PSX-ie siedziałem, czyli na PlayStation 1, to te LEGO były takie sobie. Już wtedy powstawały pierwsze gry LEGO i one, no tak jak przed chwileczką powiedziałem, były takie sobie. Ale teraz muszę wam powiedzieć, że jest dosyć ciekawie. Zobaczymy, na ile nas ciągnie ta seria LEGO Worlds. Bo z tego co wiem, tutaj można wszystko budować, co tylko dusza zapragnie. Jesteśmy w ogóle jakimiś astronautami. Astronauta albo Intergalactic Girl. Bardzo mi się podoba ta Intergalactic Girl. Więc będziemy sobie grali kobietą w różowym stroju astronauty. Dobra, teraz będziemy sobie wybierać i customize your champion. Hold, okej, okay? Dobra, co teraz muszę tutaj zrobić? Dobra, musimy się teraz... No dobra, dawaj. Wybiera... No! No i co? Dobra, customize. Interactive Girl, zobaczcie, tutaj już będę miał chyba nawet zapisane, z tego co mi się wydaje. Interactive Girl, ok. I tutaj już mamy za Intergalactic Girl, dokładnie, coś takiego. Ona mi się super podoba, nie wiem dlaczego, ale sami widzicie, że u mnie są zawsze hashtagi różowe, także spoko. Zapierdzielamy i rozkładamy parasol. Rozkładamy paryzol. Dup. Pirate Playground. Jak zleciałem, ty. Pirate Playground, dobra. Your first LEGO My first world. LEGO world. So much to discover. Okay. But your rocket took a beating. O, mogę się teraz zmienić, zobacz. Bricks to jest spoko, nie? Fix it right to jest spoko, ja, spoko, spoko. Dobra, możemy się nawet zoomować, możemy chodzić tak jak w Minecrafcie. Zobaczcie, tutaj wszystko ładnie, wszystko pięknie, pachnie LEGO! Pachnie LEGO! Normalnie pachnie LEGO! Dobra, co my teraz tutaj musimy zrobić? O, leci jakiś meteoryt, okej? Okay. Dobra, no to idziemy zobaczyć, co z tym, co tam jest nie tak z tym meteorytem. Może znajdziemy tam coś ciekawego, bo to pewnie się odłączyło z naszego intergalaktycznego pojazdu. Dobra, co teraz tutaj mamy? Discovery tool unlocked, okej, okay, dobra, super, jest fajnie, jest pięknie. Co to może być? Use the powerful discovery tool to scan and collect new models, outfits, creatures. W ogóle też to gram, ponieważ jestem na joypadzie, a chcę powrócić troszeczkę do playa. A jak będę grał na PS3, to nie będę mógł nic na YouTube'a nagrywać. I wtedy nie będzie filmów, i co zrobimy? Nic nie zrobimy. Fire them into the sky with wild abandon. Co to jest? Get to grips with the discovery tool is the first step on your journey to become. Patrzcie tego pirata. Master builder. Okej, okay, dobra, czy musimy. Cel tej gry jest, żebyśmy się stali master builderem. Dobra, jakieś tutaj... Okej, okay, dobra, tutaj też się coś załączyło. Tam też się coś załączyło, czyli pewnie musimy iść teraz do tych poświat. Które mamy najbliżej? Bo mi się nie chce chodzić. Tutaj nie, tutaj. A tutaj też się coś świeci, nie? Tu jest najbliżej w sumie. Co my tutaj mamy ciekawego? Okej, okay, potrzebuję trzy klocki. Trzy klocki potrzebuję, żebyśmy go
mogli z powrotem zbudować. Co tu jest? O, tutaj ktoś jest, zobaczcie. Talk, ok? Some pigs and chickens is what I need right here. Savey? Ok. Co ona potrzebuje? 4 kurczaki i 3 świnie. Czyli musimy je pewnie zeskanować, albo coś takiego. Musimy znaleźć kurczaka. Ja tu słyszę w ogóle kurczaki, ale gdzie one są? Tu są te kurczaki. Dup! Nie chciałem tego. Nie chciałem tego zeskanować. Dobra. Obiekt zeskanowany. Zobaczcie. New discovery type unlocked. Chicken, widzisz? Chicken mamy i objects, ale przecież obiektów nic nie mamy, chociaż żeśmy to skanowali, nie wiem dlaczego. Coś kupiłem, a ja nie chciałem tego kupić. Pirate lady, też mogłem zeskanować? Nie, nie mogę. I tu jest świnka, zobacz, discover. Okej, okay. To teraz ona chce pig i kurczaki, dobra. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Jeszcze świnki chcę, nie? To czekajcie. Tutaj się głośno zrobiło. Jeszcze jedna świnka, jeszcze jedna świnka. I dostaniemy od niej klocka pewnie. O, jest! Jest pierwszy klocek. Jest pierwszy klocek. I pełno pieniędzy. Jezusie Chrystusie. Jezusie Chrystusie, jak ja czegoś, jak ja coś takiego lubię, nie? Dobra, co tutaj mamy? Ja to w ogóle chyba wszystko mogę odskanować sobie. Dawaj mi to. You'll need 2 more gold bricks to fix your rocket. To? Zeskanowaliśmy sobie? Okej, okay, remove. Chyba coś kupiłem znowu niechcący, no ale to jest tak zawsze niechcący. W ogóle tutaj wszystko można odskanować, zobaczcie. To można odskanować, a to drzewo też? Nie, tego drzewa chyba nie można odskanować, bo to jest chyba tak jakoś zbudowane. Okej, okay, discover. Kurde, tutaj sobie odskanowujemy i zapamiętujemy sobie wszystko. Tutaj też coś jest. Sand Castle! Red Flag, okej. Okay. Unlock. A nie chcę tego unlock. Po co mam to unlockować? Znowu pieniądze stracę. Gdzie to był zoom? Tutaj, nie? I teraz też nawet mamy... O! Yellow Flag. Fire nawet tu jest. Zobaczcie, kurde, ile tu jest rzeczy. Ty. A tutaj... Kto tutaj łazi? Okej, okay, dobra. Seagull! Mewę żeśmy odblokowali. Ciekawe, czy da się wyjść do wody. I tutaj coś odskanować. Da się tutaj coś odskanować? Nie da się odskanować. W ogóle to już jest koniec świata, zobaczcie. Ten świat jest dosyć mały. Silverfish must be caught. Okej, okay, dobra, czyli trzeba ją złowić. Nie wiedziałem, że trzeba ją pierwszy złowić. No ale dobra, zróbmy teraz tak, że pójdziemy teraz tutaj do góry. Bo mnie bardzo ciekawi wejść na ten statek piracki. Nie wiem, czy od dobrej strony wchodzimy, czy od dupy strony. Ale w każdym bądź razie... Tu, zobaczcie, jest jakieś przejście. Co te przejście może oznaczać? Czekaj. O, discover flagę. Flagę sobie wzięliśmy. To też chcę odskanować. To już mamy odblokowane. Not the discovery. A to? To też bym chciał, bo później sobie zbudujemy jakiś dom albo coś takiego. Mam nadzieję, że tutaj się będzie można fajnie budować. Lepiej niż w tym, w rafcie, wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj jest jakaś poświata, nie? Tutaj, o, zobaczcie. Skoczymy i polecimy. O, o, dup. Zlecieliśmy. Czekaj, musimy wziąć sobie ten Discovery Tool. Okej, dobra. Mogę z nim porozmawiać, czy co muszę teraz zrobić? A nie, rzeczywiście, mogę z nim porozmawiać. I need a pirate throne to make this ship feel like home, okej? Okay? Co on potrzebuje? Coś takiego, taki tron. Kurde, gdzie ten tron może być? Musimy chodzić teraz po tym świecie i znaleźć ten tron. Seagull. Ej! Halo! Mogę tutaj pomachać? Hej! Naprawdę mogę pomachać? Co ona robi te? Dobra, dawaj mi to, bo tutaj też coś możemy odskanować. Tego jeszcze nie zdiscoverowaliśmy. Grass Clump 4, a to? Nie, to już mam... Ja jest, discover, zobacz. Grass Clump 1, okej, okay. Tu jest kolejny discover. Tu jest unlock, banana tree. To już mamy. Ja bym chciał cały ten statek! Cały ten statek bym chciał zrobić discover. Ej, tutaj, zobaczcie, jest, jest, kuźwa mać, jest, mamy tron! Mamy tron, jest fajnie, jest pięknie! Co tu jeszcze mamy? Kościotrupa, kościotrupa sobie też weźmiemy. To już mamy, to już wszystko tutaj mamy mniej więcej. Dobra, to teraz się wrócimy do niego. I damy mu ten tron. Bardzo fajna jest ta oprawa wizualna, muszę wam powiedzieć. O, astronautom też sobie możemy pobiegać. Ale bardziej mi się ona podoba. Intergalactic Girl.
Dobra, zobacz, gdzie ci to ustawić? Powiedz mi, gdzie ci to mam ustawić, bo już tutaj kupiłem. Albo raczej zdobyłem ci ten tron. Zobacz, 750 aż kosztuje, ale nieważne. Gdzie ci go postawić? Halo? Halo, gdzie ci go postawić? Okej, okay, tutaj, nie? Może tutaj. Dokładnie, zobacz, tak, usiądzie od razu. Da mi od razu klocka i pewno pieniędzy pewnie dostaniemy. Aż to. Dude. Learner Builder, ok? Gold Bricks to next rank. Jeszcze jeden gold brick potrzebujemy, czyli jeden złoty klocek. Ej. Two out of three. Just one more and you can lift off to another world. Już będziemy mogli iść... Co to jest B? O, mogę usiąść! Rzeczywiście mogę sobie tutaj usiąść? Nie wiedziałem. Dobra, może później będzie jakiś sandboxowy tryb, ale póki co jest to chyba jakaś kariera, mi się wydaje, bo tam jeszcze do jednej poświaty musimy iść i zdobyć ten złoty klocek. Ale... O, Discover, zobaczcie. Który to jest? Grass? Grass, grass? Dwójka, okej, to już mamy. To już mamy, to już też mamy, dobra. Tutaj też coś pływa jeszcze, zobaczcie. Sand green, seagull też mamy. O kurde, ja chcę ten statek tutaj, tą łódeczkę. Discover, widzisz? Widzieliśmy sobie od razu. Pirate... New discovery type unlocked. Co on tutaj ma? Czyli będziemy mogli sobie też pływać, naprawdę? Patrz, discover. Thorny bush. A to mogę zrobić not to discover. A może ten łeb tutaj? Czekaj. Dawaj mi ten łeb. Nie, nie da się. Tutaj też się nie da. No dobra, no to zobaczymy, co on tutaj będzie chciał. Co ty tutaj potrzebujesz? Captain wants a pirate clock tower, but I can't open the chest to get the plans. Can you help? Dobra. On tutaj musi dostać taką wieżyczkę z zegarem, ale gdzie ja to znajdę? Gdzie ja to mogę znaleźć? To gdzieś pewnie będzie ukryte. Okej, discover. To też mogę discover? Nie, campfire. Czyli ogniska nie możemy zrobić discover. Big flower. O, tutaj mamy kolejną trawę. Tutaj też... Ja kojarzę, kurde, te klocki! Ja miałem takie klocki! Taką trawę! Kurde, ale mi się przypomina młodość. To było 40 lat temu! No, żartuję oczywiście. Tu jest kolejny gras, zobaczcie. Kolejny gras. A to już chyba mamy, to już mamy. Okej, dobra, unlock. Big flower. Gdzie może być ta wieża? Ja się zastanawiam cały czas. Gdzie ta wieża może być? Czekajcie, tutaj seagull. Nie. Tu jest kolejna łódka, zobacz. Discover, ja tą łódkę chcę. Dawaj mi tą łódkę, ja jestem ciekawy, ile tutaj będzie rzeczów. Ile tutaj będzie rzeczów do odkrycia, rzeczy. Czekaj, tu się coś świeci, tu. Możliwe, że tam to będzie. A mogę sobie tam podpłynąć, na przykład tutaj? O, zobaczcie. Popłyniemy sobie. Naprawdę da się też pływać? Dobra, jesteśmy teraz... Silverfish! Okej, dobra, tutaj trzeba łowić. Inventory. Inventory. Okej. Czekajcie, bo tutaj mamy jak... Co to jest? Lantern. Kamera. Grapple gun, block gun, jetpack. Co to jest? Nie wiem, co tam żeśmy zdobyli, ale coś żeśmy zdobyli. Może to później będzie przydatne. O, to potrzebuję. Discover. I tą łódkę jeszcze tam chciałem. Nie, taką łódkę już mam. Okej, dobra. Wiecie co? Wchodzimy znowu do wody. A da się tutaj zanurkować? Swim down. Co ona tutaj robi? Czekaj, swim down. Okej, dobra. Da się tutaj zanurkować się da. Naprawdę się da zanurkować. A nie mogę wyciągnąć teraz tego naszego Discovery Tool. Ale możemy sobie rybki tutaj łowić. Ciup, tutaj też pełno rzeczy jest. Pato. Tutaj też jakiś krab. Mogę go zdobyć? Nie, nie mogę go zdobyć. Może je trzeba jakoś złowić. Czy nie? Tutaj też się coś świeci. Ale po co to się wszystko świeci? Swim up, swim down. W ogóle możemy pływać ile tylko chcemy, mi się wydaje. Dobra, tutaj to... No nie złowiłem tej ryby. Jak się tą rybę łowi? Action. Czekajcie, podpłyniemy sobie tutaj. Nie no, tutaj robimy tylko przewrót w tył. Może później się to będzie dało łowić. O kuźwa mać! Prawie zleciałem ty, prawie zleciałem, ale się wspiąłem. Ale się wspiąłem. Jest, widzę, widzę, widzę. To jest to? Nie, to nie jest to. On tego nie potrzebuje. On potrzebuje taki clock tower. Może to jest to? Nie, to nie jest to. Gdzie może być ten clock tower? Ociup. Czekajcie, bo tutaj żeśmy sobie troszeczkę w inne miejsce pobiegli.
Może na tej latarni będzie ten Clock Tower? Nie wiem, zobaczymy. Podbiegniemy i zobaczymy. Ej, ja się mogę wspinać, naprawdę? To ja nawet o tym nie wiedziałem. Że się można tak wspinać. Nie no, spoko. Spoko. Latarnia jest. Dobra. Gdzie teraz możemy... Tam coś się świeci i tam się coś świeci. Dup! Na głowę, prosto na głowę zleciałem. Dlaczego my na głowę lecimy? Gdzie jest ten Clock Tower? Tutaj go nie ma. Ja już chcę inny świat i tryb sandboxowy, żebyśmy mogli sobie coś budować. Wydaje mi się, że to będzie jakiś tryb kampanii albo coś takiego. Po co mam tu nacisnąć? To będzie jakiś tryb kampanii, a później będziemy mieli tryb sandboxowy i będziemy mogli sobie budować co tylko chcemy. Tutaj też się coś świeci. No ale... O kurde, nie możemy znaleźć tego Clock Tower. Tutaj też nie będzie, ale tutaj... Dlaczego tutaj się coś takiego świeci? Jakąś rybę tam złowiłem, ale nie wiem po co mi ona. Skeleton Bones. Gdzie to może być? Tu się coś świeci, tu się coś świeci i tu się coś świeci. Ale po co tutaj się to świeci, to ja nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Może da się tutaj coś... B. Okej, dobra, możemy sobie tutaj tylko i wyłącznie usiąść przy ognisku. Tu sobie możemy usiąść. Tutaj nie wiem, nie wiem co jest grane, dobra. Dobra, może my to musimy zbudować jakoś? Ej, mamy jednak życie, w lewym górnym rogu mamy żyćko. Cztery serca mamy. Ale ja dalej nie widzę tego Clock Tower. Gdzie to jest? Halo? Clock Tower, tutaj? Nie, to nie tutaj, ale to sobie zrobimy Discover. Discover! Dawaj mi to, bo tego jeszcze chyba nie mamy. Nie, mamy to, dobra. Clock Tower. No tego nie ma po prostu nigdzie. Ja się nigdy z nigdzie z takim czymś nie spotkałem. Nigdy. Po prostu nigdy. O nie, wleciałem w ognisko. Widzicie, straciliśmy jedno żyćko. Clock Tower. Jak ja mam to zdobyć dla niego, powiedz ty mi? Może my już to mamy, a nawet o tym nie wiem? Nie, no nie mamy tego. Chyba, że musimy później do tego świata tutaj powrócić? Nie, no chyba nie. Creatures. Gdzie ta wieża może być? Jak ona tutaj nawet w ogóle nie pasuje, ta wieża? Czy my ją musimy zbudować? Nie, no chyba nie. Tutaj na farmie jej nie będzie na pewno. Ej! Lala! Dlaczego jesteś taka piratka? Dlaczego jesteś taka piratka? Czekaj, on już dostanie dwa klocki, nie? Pierwszy klocek dostał i drugi klocek. Dobra. Jeszcze jeden. Jeszcze jedno, ale gdzie ten Clock Tower może być, no? Podpowiedzcie mi trochę, kurde, no. Ja nie wiem, gdzie to jest. Clock Tower. Może to gdzieś pod wodą będzie? Tutaj tego też nie ma na 100%. O, Discover! Możemy go też zrobić Discover, okej? Okay? New discovery type unlocked. Characters. You've discovered your first character. Characters can be unlocked when you've done a quest for them. Once unlocked and purchased, you can place them in the world. Okej, czyli mogę sobie nim teraz grać, tak? Jest, jestem piratem, zobaczcie to. Jestem piratem, no nie wierzę. Ciup. Ja nie wiem, gdzie jest ta wieża, nie, naprawdę, nie mam żadnego pojęcia. O-o! Prawie znowu zleciliśmy na sam dół. Ale na szczęście możemy się spiąć. Dobra. Bo jesteśmy w sumie piratem. Spoko piratem jesteśmy. Okej, dobra, czy jak się w to uderzy, to... Okej, ja nie wiedziałem, że te skrzynki możemy rozwalać i tutaj zdobędziemy sobie troszeczkę złota, które później nam będzie tak czy siak potrzebne. Tutaj też była jakaś... Czekajcie, tutaj też coś było takiego. Okej, dobra. Tu jest pełno złota, no jak na piratów przystało. Może gdzieś tutaj jeszcze na dole było. Właśnie gdzieś tutaj.
Okej, to się też da rozwalić. To się też da rozwalić. Okej, fajnie, jest fajnie, jest pięknie. To tutaj też się rozwaliło. Okej, dobra. Mam nadzieję, że kapitan nie będzie miał nic przeciwko, bo ja też tutaj jestem kapitanem tego statku. A to? Okej, dobra, to też. Nie wiedziałem nawet, że w takich kulach też będą pieniążki. I w tym jest, i to jest wszędzie, to jest po prostu wszędzie, ej. Okej, tutaj też się coś mega świeci. Gdzie jeszcze by można, tutaj można jeszcze wejść i zobaczyć. Bo tutaj też będą pieniążki, okej, jest fajnie, jest pięknie. Zastanawia mnie ten zielony punkt na tej mapie. Który... No to jest tam, gdzie jest to ognisko, może tam trzeba coś zrobić, ale co? No ja nie umiem znaleźć tego... To jest najgorsze, bo ja po prostu tego nie potrafię znaleźć, no. Czekajcie, bo tutaj coś... Może, że tutaj pieniążki będą? Nie, no nie. Naprawdę kościół trwa... A to też mogę rozwalić? Okej, dobra, to też mogę rozwalić. Wszystko tutaj można rozwalać, wszystko, po prostu wszystko. Tylko dlaczego to się tutaj tak świeci, to nie mam żadnego pojęcia. Okej, tego się rozwalić nie da. Zastanawiam się to naprawdę, gdzie może być... No po co to się tutaj tak świeci, powiedz tym... Tutaj gdzieś się to świeci, tu. Nie wiem po co, nie mam żadnego pojęcia. I nie wiem jak też zdobyć ten Clock Tower. Może muszę podróżować, no ale nie mogę się spodróżować do innego świata. Bo wtedy wiecie jak, no. Nie działa mój statek kosmiczny, dlatego się nie da spodróżować do innego świata. Czekajcie, kupimy sobie tą tutaj, Pirate Lady. Pirate Lady. Tutaj wszystkie klocki Lego naprawdę mają swoje odgłosy, nie? To jest masakra. Patrzcie, jaka małpa. No i co jest grane? Dlaczego byliśmy taką małpą? Duś! No co on tutaj może chcieć, no? Nie mogę go po prostu uderzyć? Inventory, discover, unlock, tourney brush, ale po co mi to? Tourney brush... Nie mam żadnego pojęcia, ja wiem tylko, że tutaj będzie mega turbo dużo złota. Zobacz. Okej, B. Może tutaj będzie... Mam nadzieję, że to tutaj będzie. Dostałem? Jest! Pirate Clock Tower, jest! Jest, kurde, kurde mać, jest! Jest, naprawdę, jest, jestem najlepszy na świecie, jestem zadowolony bardzo. Czekajcie, a to teraz muszę kupić. Mogę to tutaj postawić? Dup! Pirate Clock Tower, naprawdę taki wielki to jest? O Boże, czekajcie, muszę się troszeczkę przybliżyć i to zobaczymy. Current rank, learner builder, gold breaks next rank. Mamy teraz drugi poziom, drugi level, pato. Pato. Drugi level. Jak się teraz nazywa? Discoverer builder, ok? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem klocków potrzebujemy do następnego ranku. Three gold bricks. Tego sobie skopiujemy. Dziękuję bardzo. Ale jak chcę tutaj wejść? Dajcie mi wejść na szczyt tej wieży, no. Czekajcie. Nie da się wejść. Nie da się wejść, zobaczcie, patrzcie, jesteśmy prawie na samej górze, pato. O-o. Dawaj, właśnie ten jest! Udało się. Udało się, naprawdę, jesteśmy najlepsi na świecie, nie? Dobra, idziemy teraz do naszego statku. Dać mu tą ostatnią, ten złoty klocek. I wtedy będziemy mogli spodróżować się do innego świata. Okej, dobra. B. Jest i klocek! Jest i nasz statek kosmiczny. Jest, fajnie, jest pięknie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda wszystko. Y. My możemy tutaj wszystkim sterować, wszystkim latać, naprawdę, to jest masakra. The galaxy map shows you the worlds you've been to. The world you're on and the worlds you're yet to explore. Collect more gold bricks. Okej, dobra, to jest 10 klocków. Tu chyba byliśmy. To bigger worlds with more biomes.
and a huge variety of new discoveries. Tam jest 80 klocków trzeba zdobyć na samym dole, ty ja pierdzielę. Teraz chyba tutaj jesteśmy, nie? New world available, go to world, ok? Create a world, można też zbudować swój świat i wtedy wydaje mi się, że pierw musimy całą tą galaktykę zwiedzić, dopiero później będziemy sobie mogli budować co tylko chcemy. Tak mi się wydaje. O Boże, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podoba, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!